Dobrze, a co aktorsko słychać u Ciebie teraz? Nie takie rzeczy. Aktorsko to ja bym zawrócił do lat 90. Tak? Chętnie, tak. Dużo się robiło fajnych filmów. Mhm. A w tej chwili gram we wspaniałym serialu TVN-owskim Aż po Sufit. Mhm. Bardzo mi się podoba ten projekt i ludzie, z którymi pracuję. I też podoba się ludziom, co jest dla mnie bardzo zaszczytne, bo ludzie kochają ten serial. Mhm. Nie słyszałem złych opinii, co jest fantastyczne, bo tak czasami jak coś zrobisz, to tak jedni lubią, drudzy nie lubią, jedni cmokają z zachwytem, drudzy raczej z dezaprobatą, a tutaj rzeczywiście te opinie tak się na jednej szali ułożyły, na tej szali właśnie miłości do tego serialu i do tych bohaterów. Zresztą chyba dobrze i nie bez przyczyny, bo to jest dobrze napisany scenariusz i fajnie wymyślone postaci i pasuje to do naszej współczesności wszystko. A czytasz komentarze o sobie w internecie, w gazetach? No czasem tak. Jakieś hejty? Hejty też bywają, ale... Bo ja bym na przykład, mam polubiony Twój profil i widzę, że tam działasz. Rzadko, coraz rzadziej ostatnio, bo się zająłem właśnie serialem i nie ma... Teraz chciałem napisać taki tekst, ale też się waham, chyba nie napiszę. Ale o czym? No właśnie. No, nie powiem, bo to pójdzie w radio. No tak. Nie, tak my powiemy, to wszyscy będą wiedzieć. No nie, no chciałem, ciągnie mnie strasznie, żeby to skomentować o tym coming out'cie. A, słynnym. Księdza Haramsy. Pana Haramsy. No pana, okej, no tak. Umówmy się. Nazywajmy się na antenie, że nie, jest wszędzie, tak, ale że już go nie ma w Watykanie. No tak, tak, tak. Ale to fantastycznie śmieszna rzecz w ogóle. Facet sam wyautował. No, ale komentowanie takich spraw jest niebezpieczne. Zdajesz sobie dlaczego? No, ja mówię o regułach, wiesz, no to wyobraź sobie teraz Lewandowskiego, który w polu karnym tak łapie piłkę rękami, wrzuca ją do bramki, sędzia odgwizduje przewinienie, daje mu czerwoną kartkę, każe zejść z boiska, a on potem na wszystkich forach, rozumiesz, i przed mikrofonami, kamerami krzyczy, że FIFA go ogranicza, wolność jego rąk do wykonywania bramek, wiesz, i on sobie tego nie życzy i wyprasza, że trzeba zmienić jednak te przepisy. No wiesz, to nie w ten sposób się zmienia przepisy, nie? Że jeden gość chwyta piłkę nie tą częścią ciała. No.